Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Ekstraklasy 2015-2016. No i co? I tym razem otworzymy sobie mega zestaw startowy. Moi drodzy, tak, kolejny mega zestaw startowy w poszukiwaniu limitek. Także nie traćmy czasu. Poszedł worek. Wyrzucimy wszystko, co w nim się znajduje. Pyk, pyk, pyk. To już nasz trzeci i nie ostatni, jak możecie zauważyć. Mamy limitkę i mamy raz, dwa, trzy, cztery. Ta jakaś taka dziwna. W ogóle dziwne te limitki, te saszetki. Pięć saszetek. Jest, jest. Pięć. Mamy oczywiście plansze, mamy limitki, które już mogliście zauważyć, mamy tutaj ekstra klasę, albumik, którego nie będziemy Wam pokazywali, bo już doskonale znacie. Pokażę Wam pierwszą limitkę, która jest oczywiście powtórka, jest to limitka z blisterka. No niestety nic się na to nie poradzi, dajmy ją sobie tutaj. Będzie może na wymianę, może nie, może ktoś nie trafi. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek. I jeszcze mamy dwie karty. Widzę fajne limitki, bo których nie mam. Dobra, zobaczmy. Tu już mamy pod Beskidzie. Jak możecie zauważyć, pięknie błyszczący herb. Czekajcie, zrobimy sobie, żeby było pięknie. Pyk. Mamy herbik, mamy kolejne, no tych nie będziemy stawiać, bo to jest kapitan biskup, którego mamy na limicie już, Nowak. I tutaj trzy prawdopodobnie karty bazowe, dzisiaj je powkładam. Zobaczymy, co nam brakuje, co nie. Druga saszetka. I tutaj mamy, moi kochani, kokoszkę, Adam Kokoszka. Mamy Sobolewskiego, para Ibe, to są wszystko tutaj już te bazowe, mi się chyba powtarzają, bo wskakują. Mamy także Wołakiewicza, mamy Kowalskiego, no i tutaj mamy ulubieńca fanów, Andrzej Duda, proszę, niech stanie sobie w szranki, ładna karta, nie da się powiedzieć, że brzydka. Pokażę Wam kolejną limitę, a kolejną limitką jest ze Śląska Wrocław, Piotr Celeban. Także fajnie, to mnie cieszy. Jest kolejna limitka, już chyba 13. Jedziemy dalej w poszukiwaniu, będzie ich na pewno więcej. Trzecia saszetka. Pyku myku. Małczyński, bardzo mi się podoba ta edycja. Nunes, Hebert. I mamy Grzegorza Kuświka. Tego nie dajemy. Mamy także Kuświk. Nie, zobaczcie. No to już jest przesada. To już jest przesada. No ale trudno. Zdarza się. Zagłębie Lubin, które wróciło po dalekiej podróży. Czwarta saszetka. Czekamy nadal na jakąś kartę, która nam tutaj w głowie zawróci. Saszetki dosyć coś dziwnie się słabo trzymią. Mamy Prusaka. Mamy Kędziorę. Gigołajewa oczywiście. Mamy Piątka. Na karcie prawie specjalnej, powiedzmy, kapitana również. I mamy najlepszego obrońcę, Zubasa. No, coś tutaj te karteczki w tym starterze nie chcą wpadać. Ostatnia karta, a tutaj dwa herby tylko, ulubieniec, najlepszy obrońca, nic szczególnego nie wpadło, może teraz. I mamy Nespora, Jerza, Sołdeckiego, jest, 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 Sretenowicz, mam nadzieję, że to nie będzie powtórka, Chmiel, no a nie, i teraz zobaczcie. No niestety, drugi puchar, miałem nadzieję, że jest to piłka. Mamy puchar na wymianę.
Pucharek na wymianę, kto by chciał. No, trzeba przyznać, że karta zacna, bo bardzo rzadka. Natomiast no, u mnie ona już występuje. Żałuję, że to nie jest piłka. Tak się prezentuje zestaw. Mamy jeszcze jedną kartę limitowaną i tą kartą limitowaną, moi drodzy, proszę, Denis Rakers z Krakowi. Karta limitowana. Jest. No, dobra. Pięknie. Oby tak. Dalej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!